Był rok 2009, a ja na międzynarodowej konferencji World Hosting Days w Niemczech pierwszy raz usłyszałem o ataku homograficznym. Jednak ten rodzaj ataku został opisany już wcześniej. Izraelscy badacze Gabrilowicz i Guntmacher wykazali, że można zarejestrować domenę microsoft.com korzystając ze znaków dostępnych w cyrylicy. Ten rodzaj ataku, atak homograficzny, opiera się o możliwość rejestrowania domen zawierających w swoim brzmieniu znaki spoza tego klasycznego łacińskiego zestawu znaków, na przykład znaki z cyrylicy. A przecież rosyjskie S w pisowni wygląda jak nasze C. Rosyjska litera wymawiana jako T w naszym alfabecie jest zapisywana praktycznie tak jak M. To powoduje, że można napisać coś zupełnie innego, ale graficznie będzie wyglądać to tak samo jak znane nam słowo i dlatego ten atak nazywamy atakiem homograficznym. To bardzo groźny rodzaj ataku, ponieważ jest on trudny do wykrycia i nieświadoma niczego osoba może łatwo wejść na zupełnie inną stronę internetową niż się spodziewała. Atak homograficzny oznacza, że ktoś może podszywać się pod Twoją markę, nad którą ciężko pracujesz, i jest to bardzo groźna sytuacja obok typo czy cyber squattingu. Aby ułatwić Ci zapobieganie tego rodzaju sytuacjom, jako pierwsza firma hostingowa w Polsce udostępniamy wyspecjalizowane narzędzie. To specjalny rodzaj wyszukiwarki internetowej, ukierunkowany nie tyle na wyszukiwanie jakby nowych nazw czy szukaniu pomysłów na nazwy, ale typowo na ochronę Twojej konkretnej nazwy domenowej. Już po chwili widzisz wszystkie zidentyfikowane zagrożenia. W naszym wypadku było to ponad 80 zagrożeń. A ile będzie w Twoim? Jeśli domena, którą wskażemy, jest wolna, możesz ją zarejestrować, a to oznacza, że zablokujesz pole do działania Twoim konkurentom bądź innym ludziom, którzy chcieliby zaszkodzić Twojej marce. Link do tego narzędzia znajdziesz nad bądź pod filmem, w zależności od tego, gdzie go oglądasz. Zapraszam, narzędzie jest całkowicie bezpłatne, po prostu pobaw się Twoją nazwą domenową i zobacz, jakie zagrożenia dla niej zidentyfikujemy.